Cześć, witam bardzo serdecznie na porannym przeglądzie kryptowalut. Zaczynamy od Bitcoina i giełdy Bitfinex. Korekta. Giełda Bitstamp. Też korekta, bardziej płaska. Giełda BTC. Kurs lekko idzie w górę. Chińczycy. Korekta. Podsumowując Bitcoina, od kilku dni mamy korektę i próbę wyrównania kursów na głównych giełdach. No jest to pozytywne zjawisko przed kolejnym ruchem, który jak wszystko pójdzie dobrze, powinien być w górę. Litecoin. Na Litecoinie mamy też korektę. Na razie taką płaską. Chińczycy bardziej ostro. Dół. ETH. ETH po przebiciu ostatniego lokalnego szczytu. Niestety kurs nie poszedł za ciosem, tylko jest w korekcie. To prawda nie za głębokiej, ale jeżeli przebijemy ten poziom, no to ta korekta może się powiększyć i może być testowanie linii wsparcia. ETC. Na ETC też mamy korektę od kilku dni. Próbę łapania sił. Wtedy ta korekta też może się przekształcić w głębszą korektę. Lisk. Na Lisku trochę bardziej pozytywnie. Próba odreagowania. Ripple. Ripple zmierza do testowania ostatniego lokalnego szczytu. No tu widać, że też już sił brakuje na podniesienie kursu jeszcze wyżej, więc jest duża szansa, że kurs się odbije od tego poziomu i zacznie spadać. Nie wiadomo jak głęboko. Możemy sobie tu wrysować linię trendu wzrostowego. No jest dużo miejsca. Dash. No Dash od dłuższego czasu nic się specjalnego nie dzieje na Dashu. Jakby takie wyczekiwanie. Czy jednak pójdziemy w górę, czy w dół? Monero. Monero. Tak, po przebiciu linii trendu spadkowego, testowania tej linii od góry, mamy przebicie ostatniego lokalnego szczytu, potwierdzenie przebicia. To tu wykres wygląda bardzo dobrze. Jest szansa na kontynuowanie wzrostów, przynajmniej do górnego ramienia trójkąta. NEM. NEM po przebiciu ostatniego lokalnego szczytu. Też lekka korekta. Doge. Doge. Mamy już prawie testowanie ostatniego lokalnego szczytu. Doge też jest tutaj widać potencjał. Dość spory. Pytanie, czy się uda za tym razem przebić te opory. No, patrząc na inne rynki, no może być ciężko, ponieważ po ostatnich dość mocnych wzrostach na niektórych kryptowalutach jest teraz chwila odpoczynku. Ale tam, gdzie niektóre waluty odpoczywają, inne rosną w górę. Tak jak Doge na przykład. Golem. No Golem też nie ma tutaj jakiejś siły większej na testowanie tego ostatniego lokalnego szczytu. Chwila wyczekiwania. Augur. Podobnie. Zcash. Też nie bardzo jest na razie potencjał na większe wzrosty. USDT. Przebiliśmy linię trendu spadkowego i wracamy do parytetu z dolarem. No jest to pozytywne zjawisko, gdyż USDT jest wykorzystywane jako zamiennik dolara na Poloniexie. W związku z tym kurs poszczególnych walut na Poloniexie będzie zbliżony do tych, jakie są na innych giełdach dolarowych. Stratis. Przebiliśmy ostatni lokalny szczyt. Bardzo duże wzrosty ostatnimi czasy.
I też teraz wyciszenie. Możliwa korekta. XLN. Nowy gracz. Tutaj mamy ostatnie 3 dni spore wzrosty. Przebicie lokalnych szczytów. Potencjał do wzrostu no, praktycznie jest nieograniczony. No ale tu po tak dużych wzrostach i pionowym kursie jest też spora szansa na korektę, testowanie tej linii od góry. Klam. Przebicie ostatniego szczytu lokalnego, powrót. No na razie też widać brak sił na jakieś większe wzrosty. Made. No i tutaj kurs się zachowuje dość spokojnie. Nie ma jakichś bardzo dużych wybić ani spadków. Jest sporo miejsca na jakieś ruchy. Steam jest walutą z dużym potencjałem po bardzo dużych spadkach. Okresie praktycznie cały początek 2017 roku trend boczny. Mamy dołek rysowany. Wyraźne odbicie. Powrót. Próbę kolejnego ruchu w górę. Utworzyły nam się takie trójkąty zwyżkujące. No, można tą walutę obserwować. Jeżeli będzie się zachowywała dobrze, jest duży potencjał na wzrosty. Ale z tej figury możemy równie dobrze wyjść górą, jak i dołem, jeżeli nie będzie kupujących. Dobrze, zobaczmy jeszcze sobie na koniec Gnosis. Nowa waluta, która wyszła na Poloniexa. Tak, po spadkach odbicie utworzył nam się dość szeroki kanał od 0,05 do 0,07, w którym poruszamy się od 2 dni. Kanał testowany był już trzykrotnie od dołu. Widać, że ktoś pilnuje, żeby kurs nie spadł poniżej tej linii. Obroty niestety spadają przez cały czas. Choć przez ostatnie godziny widać, że mamy lekko podwyższony wolumen. Odbicie. Tu też jest potencjał na większe wzrosty. Też waluta ciekawa i polecałbym obserwować, co się będzie tutaj działo. Dobrze, to tyle na dzisiaj. Dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia i do zobaczenia następnym razem.